Jesteśmy w Warszawie na rynku Nowego Miasta. Za nami w tle kościół i klasztor sióstr benedyktynek Sakramentek. Kolejne miejsce bardzo ważne w życiu błogosławionej Franciszki Siedlickiej. Tutaj 8 czerwca 1855 roku przyjęła sakrament bierzmowania. Co ciekawe, przyjęła go w grupie pensjonariuszek pensji sióstr Sakramentek. Wśród tych pensjonariuszek być może, bo były jej rówieśniczki, Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka, bo w tym czasie znajdowały się na pensji i były równolatkami błogosławionej Franciszki. Tutaj też po raz pierwszy przekroczyła próg klauzury żeńskiego zakonu i zrobiło to na niej ogromne wrażenie. Wiedziała, że chce zostać siostrą zakonną, ale wiedziała, że to jeszcze nie miejsce i nie czas. To już 6. dzień naszej nowenny. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się za osoby niewierzące, by spotkały w swoim życiu Jezusa, dobrego pasterza. Jeśli chcecie dołączyć jakieś swoje intencje, możecie to uczynić pod podanym adresem mail.